Oczywiście oprócz ciast takich jak baba, znana w Polsce od XV wieku, mazurek, znany od XVII wieku, maślanych baranków, najważniejszym elementem wielkanocnego stołu były oczywiście pisanki. To pisanka jest symbolem życia i odradzania się na wiosnę, symbolem płodności. Pisanka tak naprawdę wcale nie jest chrześcijańskim wynalazkiem. Znano je już w starożytności, były darem dla bogini ziemi zakopywanym po to, aby przywrócić jej płodność, czy podziękować za płodność i jej dary. Najstarsza polska pisanka została wykopana bodajże w Opolu i jest datowana na X wiek. A zatem na same początki naszego chrześcijaństwa, być może zresztą jeszcze jest pogańska. Ta pisanka, którą trzymam w rękach, choć bardzo atrakcyjna, bo udekorowana haftem krajeńskim, nie ma za wiele wspólnego z tradycyjnymi krajeńskimi pisankami. Tak naprawdę w naszym regionie były one bardzo skromne. Nie były dekorowane, czy to jak tutaj wzorem malowanym, czy jak w tym przypadku wzorami nanoszonymi woskiem. Były po prostu barwione naturalnymi barwnikami na jeden kolor i to w zupełności wystarczyło. Warto jeszcze pamiętać o jednym elemencie, iż dawne święcone różniło się troszeczkę od tego, które znamy dzisiaj. Dzisiaj to my przede wszystkim biegamy do kościoła z koszyczkiem, choć może w tym roku to może się nam nie udać, i święcimy tam potrawy. Natomiast dawniej bardzo często było tak, że to ksiądz przychodził do domu i święcił cały pięknie przygotowany stół. Zwłaszcza było tak u zamożniejszych gospodarzy czy w dworach i pałacach. I tutaj przed nieszczęsnymi mieszkańcami takiego domu stawała jeszcze jedna trudność. Otóż pamiętajmy, że Wielki Post był bardzo surowo przestrzegany, a co niektórzy powstrzymywali się od Wielkiego Czwartku wieczora całkowicie od jedzenia, aż do niedzieli wielkanocnej, czy tylko obywali się chlebem i wodą. A tutaj już w Wielką Sobotę przepięknie zastawiony stół, jajka, mięsiwa, pieczone prosie, kiełbasy, ciasta, nalewki, wszystkiego mnóstwo. Jakąż torturą musiało być przechodzenie chociażby obok takiego pokoju i patrzenie na stół, kiedy nam kiszki grały marsza. Może dlatego wybierano pokój, który dało się zawsze dokładnie zamknąć po to, żeby nikogo nie wiodły na pokuszenie owe potrawy, święcone w Wielką Sobotę, ale spożywane dopiero w Wielką Niedzielę po rezurekcji. Oczywiście śniadanie wielkanocne to nie jedyny obrzęd związany z Wielką Niedzielą. Znane były także inne. W północno-wschodniej części Wielkopolski, na granicy z Kujawami, znane były także przywoływki, a więc bardzo charakterystyczne wierszyki, czasem nieco złośliwe, o każdej pannie ze wsi, wygłaszane podczas niedzieli wielkanocnej po południu z drzewa lub z podwyższenia specjalnie na ten cel przygotowanego. Wygłaszał je klub kawalerów, jednocześnie ogłaszając w takich wierszykach, czy daną pannę poważają, czy nie, i ile wiader wody następnego dnia w poniedziałek wielkanocny otrzymają. No a oczywiście śmigus dyngus dzisiaj również zmienił swoje oblicze. Dawniej wyglądało to troszeczkę inaczej. Nie polewano się bez sensu na lewo i prawo, polewali tylko i wyłącznie kawalerowie i tylko i wyłącznie te panny, które im się podobały. A zatem był to sposób pokazania swojej miłości, uczucia. Zresztą Wielkanoc sprzyjała miłości. Nie były to może walentynki, ale musimy pamiętać, że istniał zwyczaj zaręczania się jajkiem. Otóż zazwyczaj pisanki wykonywały kobiety. Mamy, babcie robiły ich setki na prezenty dla swoich najbliższych. Rzadko, ale zdarzało się, że to mężczyzna chwytał za pisak czy za rysik i nanosił wosk lub wyskrobywał wzory. Wtedy takie jajko musiało być szczególnie piękne, gdyż było to jajko zaręczynowe. Udawał się z ową pisanką do domu swojej wybranki i wręczał jej takie jajko. Jeśli panna zgodziła się je przyjąć przy świadkach, miał prawo ją trzykrotnie pocałować i byli oficjalnie zaręczeni. Z jednej strony zwyczaj bardzo romantyczny i wymagający wielkiej odwagi, zarówno od kawalera, jak i od panny, a z drugiej strony, no cóż,
Zaręczynowe jajko nieco trudniej nosić czy przechowywać niż zaręczynowy pierścionek. Zatem być może dobrze, że ten akurat zwyczaj odszedł nam w zapomnienie.